Klasa Formuła Windsurfing jest w tej chwili najbardziej i najbardziej dynamicznie rozwijającą się klasą windsurfingową ze wszystkich klas. To jest właściwie, ona powstała 3 lata temu w Polsce, od 3 lat od samego początku, dzięki inicjatywie Polskiego Stowarzyszenia Żeglarstwa Deskowego. Regaty w tej dyscyplinie są rozgrywane, co dało naprawdę duże efekty, bo polscy zawodnicy w tej chwili stanowią absolutną czołówkę światową. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się klasa, nieograniczona sprzętowo, właściwie w tej chwili jest tylko ograniczony wymiar szerokości deski i długości statecznika, co powoduje, że sprzęt używany w tej dyscyplinie jest najnowocześniejszy sprzęt możliwy. Ona bardzo szybko wchodzi w ślizg, jest bardzo widowiskowa. My tutaj w klubie uważamy, że ma bardzo duże szanse stania się nawet dyscypliną, konkurencją olimpijską i dlatego już w klubie większość naszych zawodników, tych, którzy przeszło z Mistrala, którzy byli za ciężcy na Mistrala, albo z różnych przyczyn kiedyś przestali trenować, wróciło w tej chwili do tego sportu, co jest właściwie bardzo cenne dla nas, dlatego że to są nowe emocje, dla tych ludzi nowe wyzwania. Tutaj na pewno duże znaczenie dla rozwoju tej klasy ma to, że znalazł się sponsor strategiczny. To trzeba przyznać, firma ERA, która zainwestowała duże pieniądze w rozwój tej dyscypliny. Bardzo dużo zawodników z zagranicy przyjeżdża, te zawody dużo publiczności przyciągają. Więc na pewno to wniosło dużo nowego do samej dyscypliny. Bardzo rozpropagowało dyscyplinę ogólnie w mediach, wśród ludzi tutaj w Polsce i wydaje mi się, że dzięki temu więcej osób trafi w ogóle do windsurfingu. Najlepszym sposobem na to, żebyśmy rozpoczęli swoją przygodę z windsurfingiem, jest udanie się do licencjonowanej szkoły windsurfingu. Ja tutaj muszę powiedzieć, że na polskim wybrzeżu, szczególnie w okolicach Zatoki Puckiej i u nas w Sopocie, jest wiele, wiele bardzo dobrych szkół. Szkoły te są wyposażone w dobry sprzęt. Na pewno natraficie tam na dobrych instruktorów, którzy się wami zaopiekują. I w tej chwili ten sprzęt, który są, stwarza takie możliwości, że w ciągu jednego dnia można naprawdę się nauczyć pływać na desce. Następnym krokiem jest, jeżeli już żeśmy zaczęli pływać, to najczęściej trzeba kupić swój sprzęt czy pożyczać od znajomych. I naprawdę ja wszystkich zachęcam do uprawiania tej dyscypliny, dlatego że tylko na pozór ta dyscyplina jest droga. Właściwie tylko kupno sprzętu, natomiast potem czy dostęp do morza, wiatr, słońce, to wszystko jest za darmo. Nie trzeba płacić za wyciągi, nie trzeba płacić za godzinę, tak jak na korcie, na wynajem. Wystarczy dojechać na akwen i właściwie już możemy przez kilka godzin pływać, za to już nie ma dodatkowych opłat. Sprzęt jest w jakiś sposób dostępny. W tej chwili w kraju jest dużo dobrych sklepów, można kupić z ogłoszeń używany sprzęt, to też jest taniej, jest to jakaś opcja. Natomiast zawsze pamiętajmy, żeby ten sprzęt spełniał jakieś wymogi bezpieczeństwa, czyli naprawdę najlepiej, żeby nam doradziła osoba, która się na tym zna, która już trochę pływa. Ewentualnie w sklepie udajmy się do fachowca, dlatego że bezpieczeństwo jest tutaj najważniejszą rzeczą, a ten sprzęt musi spełniać podstawowe kryteria bezpieczeństwa, to jest naprawdę bardzo ważne. Sopocki Klub Żeglarski od samego początku organizuje imprezy windsurfingowe. Taką najstarszą, najbardziej cykliczną imprezą jest Puchar Prezydenta Sopotu, który odbywał się już 19 razy. W roku 1997 Międzynarodowa Federacja Windsurfingowa dała nam organizację Mistrzostw Świata Juniorów i Mastersów w klasach Mistral i Aloha. Były to najlepiej zorganizowane Mistrzostwa Świata Juniorów i Mastersów w ogóle w historii, tak zostały ocenione. Właśnie też ta ocena wpłynęła na to, żeśmy dostali organizację Mistrzostw Europy. No muszę powiedzieć, że niestety pogoda nie sprzyjała, nie mieliśmy na to wpływu. Właściwie Mistrzostwa Europy to były po raz pierwszy w naszym klubie, w historii naszego klubu nie odbyła się impreza windsurfingowa, żeby można było uznać wyniki za oficjalne. No niestety nie załamujemy rąk, właściwie no cóż, taka jest to dyscyplina, każdy, który ją trenuje, sobie zdaje z tego sprawę, że w każdym miejscu na świecie może się zdarzyć coś takiego, że nie odbędą się regaty. W tej chwili czynimy starania o to, żeby po wybudowaniu nowego klubu, planujemy, że to będzie rok 2003 lub 2004, żeby nam Międzynarodowy Związek Klasy Mistral przyznał organizację Mistrzostw Europy. To jest dyscyplina olimpijska na pewno, ponieważ będzie to rok przedolimpijski lub olimpijski. Wiemy, że jeżeli dostaniemy taką organizację, przyjedzie absolutnie cała czołówka światowa w tej klasie, dlatego że w roku olimpijskim ta impreza jest imprezą eliminacyjną do Igrzysk Olimpijskich, imprezą, na której każdy zawodnik musi się eliminować do startu w Igrzyskach, dlatego że w Igrzyskach może startować tylko jedna osoba z danego państwa i właśnie Międzynarodowe Federacje Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata traktują jako eliminację do tej głównej, najważniejszej imprezy na 4 lata Igrzysk Olimpijskich. Ja myślę, że my dostaniemy tą organizację, a jeżeli by się to jeszcze udało nam połączyć z oddaniem nowego klubu, prawdopodobnie będzie tutaj wspaniała, piękna impreza z dużą oprawą. W przypadku klasy Mistral mamy absolutną pewność, że ona się odbędzie, bo jest to klasa, która pływa nawet przy zero Beauforta i jeszcze się nigdy w historii nie zdarzyło, żeby te regaty się nie odbyły. Dlatego to też jest jeden z zalet tej klasy, że ona jest w ogóle dyscypliną olimpijską. To powoduje to. I myślę, że ta impreza, mamy duże szanse na to, żeby ją dostać. Tutaj wiem, że żeśmy za organizację otrzymali wysokie noty, nie było dużych skarg na nas. Niestety wiatr nie dopisał. Nie załamujemy rąk, trzeba robić dalej.